mamy wielomian p od x, tu jest napisany, jest to wielomian siódmego stopnia o współczynnikach rzeczywistych. Prawda? Tutaj te współczynniki a, b, c aż do h są rzeczywiste, no przy czym chcemy, żeby to był naprawdę wielomian siódmego stopnia, czyli zakładamy, że a jest różne od zera. No i w tym filmie chcemy się zastanowić, co zasadnicze twierdzenie algebry mówi o ilości rzeczywistych pierwiastków tego wielomianu, czyli o ilości rozwiązań równania p od x równe 0, przy czym o ilości rzeczywistych rozwiązań takiego równania. Więc może przypomnijmy sobie zasadnicze twierdzenie algebry. Ano mówi ono, dotyczy ono wielomianów o współczynnikach zespolonych. W szczególności mogą to być wielomiany o współczynnikach rzeczywistych. I mówi, że każdy taki wielomian ma n stopnia n, ma n pierwiastków zespolonych. Czyli tutaj mamy wielomian stopnia siódmego, czyli ten wielomian P, wiemy o tym, że ma 7 zespolonych pierwiastków, no ale w tym twierdzeniu te pierwiastki są liczone z krotnościami. Teraz co to jest krotność pierwiastka, może przypomnę. Tutaj mamy definicję, mówimy, że liczba A jest pierwiastkiem wielomianu P o krotności K, jeżeli P od X dzieli się przez X minus A do pewnej potęgi, prawda? Czyli bez reszty się dzieli, czyli p od x jest x minus a do potęgi k tej, to k właśnie to jest krotność pierwiastka razy pewien inny wielomian i ten wielomian i a nie jest już pierwiastkiem wielomianu q. Prawda? Twierdzenie Bezu mówi, że jeżeli a jest pierwiastkiem wielomianu p, to wiemy, że ten wielomian dzieli się przez x minus a. No ale może być tak, że ten wielomian dzieli się przez x minus a do kwadratu, do trzeciej, do czwartej. No i wtedy mówimy, że, a jest pierwiastkiem o krotności 1, 2, 3 albo wyższej. W związku z tym przykład, prawda? Jeżeli mamy wielomian, to jest wielomian piątego stopnia, x minus 1 do kwadratu, x plus 1 do trzeciej, więc on jasne jest, że ten wielomian ma tylko dwa miejsca zerowe, mianowicie minus 1 i 1. Ale są to właśnie, czyli ma dwa różne pierwiastki, ale każdy z nich jest o krotności większej niż 1, mianowicie 1 ma krotność 2 i minus 1 ma krotność 3, czyli 1 jakby w tym twierdzeniu jest liczony za 3 pierwiastki, a, przepraszam, za 2 pierwiastki, a minus 1 jest liczony trzykrotnie, no i razem liczba pierwiastków liczonych z krotnościami tego wielomianu wynosi 5. I jeszcze jedna rzecz jest wnioskiem z twierdzenia właściwie nie tyle wnioskiem z zasadniczego twierdzenia algebry, tylko po prostu wnioskiem no, z tego, że współczynniki są rzeczywiste. Czyli, że jeżeli pewna liczba zespolona a plus bi jest pierwiastkiem wielomianu o współczynnikach rzeczywistych, to liczba do niej sprzężona też jest tym pierwiastkiem. Prawda? Wobec tego pierwiastki zespolone, a nie rzeczywiste, wielomianów o współczynnikach rzeczywistych chodzą parami. Prawda? No i wtedy twierdzenie Bezu mówi, że nasz wielomian, prawda, iloczyn takich dwóch jednomianów x minus z, x minus z sprzężone, to jest wielomian kwadratowy, nierozkładalny, bez pierwiastków rzeczywistych. I wtedy to mówi nam, że nasz wielomian dzieli się przez pewien kwadratowy wielomian nierozkładalny. No dobrze, wróćmy teraz do naszego wielomianu siódmego stopnia. On ma współczynniki rzeczywiste. No więc wiemy, zróbmy może taką tabelkę. Mianowicie tutaj po lewej napiszemy liczba pierwiastków nierzeczywistych. Prawda? Czyli takich zespolonych, które nie są rzeczywiste, a tutaj liczba pierwiastków rzeczywistych. Czyli tak, no może się zdarzyć, że nasz wielomian nie ma w ogóle pierwiastków, że ma same pierwiastki rzeczywiste. No więc wszystkich ma mieć 7, więc tutaj wiemy, że ma 7 pierwiastków rzeczywistych. Może być tak, że liczba pierwiastków nierzeczywistych, no nie może być 1, prawda? Bo wiemy, że one chodzą parami, czyli następna liczba po zerze jest 2. Wtedy on ma 5 pierwiastków rzeczywistych. Może być tak, że pierwiastków nierzeczywistych, no następna parzysta liczba to jest 4, mogą być 4, no i następna jeszcze to 6, prawda, wszystkich. Nie może być 7 pierwiastków, dlatego że one właśnie chodzą parami.
Czyli wtedy tutaj nam zostają trzy pierwiastki rzeczywiste, no i tutaj na końcu zostaje nam jeden pierwiastek rzeczywisty. Dobrze, no to teraz popatrzmy, co to nam mówi o ilości rozwiązań takiego równania. Może zacznijmy od tej ostatniej sytuacji. Ta ostatnia sytuacja jest bardzo czysta. Mamy jeden pierwiastek rzeczywisty, wobec tego nasze równanie tutaj ma jedno rozwiązanie rzeczywiste. Dla naszego wielomianu P oznacza to, że tutaj nasz wielomian P od X no jest w postaci takiej. Mamy sześć nierzeczywistych pierwiastków, one chodzą parami, czyli mamy pewien wielomian szóstego stopnia, nazwijmy Q6 od X. Tak, to jest wielomian szóstego stopnia bez pierwiastków rzeczywistych. No i wtedy nasz wielomian siódmego stopnia, wiemy, że ma jeden pierwiastek rzeczywisty, no to napiszmy, że to jest x minus jakieś tam a, prawda? No i wtedy wykres naszego wielomianu przecina oś x-ów w jednym punkcie. Natomiast, dobrze, teraz przejdźmy do sytuacji tutaj, prawda? Tutaj to oznacza, że p od x jest, no ma cztery pierwiastki rzeczywiste, one chodzą parami, czyli mamy pewien wielomian nierozkładalny czwartego stopnia razy pewien wielomian trzeciego stopnia w od x. Prawda? To jest rozkład postać iloczynowa z zasadniczego twierdzenia algebry i stwierdzenia Bezu. Wiemy, że nasz wielomian się tak rozkłada. No i teraz, czyli tak, może być przykład. Prawda? Przykład najprostszy tej sytuacji, no może tutaj też jakiś prosty przykład, p od x, kolor, p od x tutaj, no nie wielomian stopnia szóstego bez pierwiastków rzeczywistych, to bardzo łatwo napisać, na przykład x do szóstej plus 1 razy x minus 7. Prawda? To jest nasz wielomian, który przecina oś x-ów, tylko ma jeden pierwiastek rzeczywisty. Czyli nasze równanie ma jedno rozwiązanie rzeczywiste. No tutaj p od x, no to podobnie tutaj napiszemy x do czwartej plus 1, to jest wielomian czwartego stopnia bez na przykład, to nie jest ogólna postać, tylko przykładowa, na przykład, tak? No i tutaj mamy wielomian trzeciego stopnia. No, ale teraz ten wielomian trzeciego stopnia, on może mieć trzy pierwiastki rzeczywiste, ale one są liczone skrotnościami, czyli na przykład to może być wielomian x minus 7 do trzeciej. Wtedy nasze równanie nadal ma jedno rozwiązanie rzeczywiste, prawda? Ponieważ w zasadniczym twierdzeniu algebry te pierwiastki są liczone skrotnościami, to nie jest sprzeczne z zasadniczym twierdzeniem algebry. Czyli wobec tego, no i widać, że podobnie tutaj, podobnie będzie w tym przykładzie, może się zdarzyć w tym i podobnie może się zdarzyć w tym przykładzie. Na przykład tutaj nasz p od x może być x do siódmej. Tak? To jest wielomian, który ma jeden pierwiastek rzeczywisty, mimo że nie ma w ogóle pierwiastków nierzeczywistych, ale on jest siedmiokrotny, czyli względem naszego równania tutaj, no to równanie ma jedno rozwiązanie. No, ale oczywiście może się tak zdarzyć, że tutaj ma 7 pierwiastków rzeczywistych. Tutaj najprostszy przykład takiego wielomianu, który ma 7 pierwiastków rzeczywistych, no to możemy napisać x minus 7, x minus 6, x minus 5, tak? I iloczyn aż do x minus 1. Tak? No i wtedy wykres tego wielomianu, no to wygląda mniej więcej, prawda? W każdym z tych, to są jego pierwiastki. O, to jest nasz p od x. No, ale może się zdarzyć tutaj na przykład, że p od x jest x do szóstej razy x minus 1. Wtedy również to jest ta sytuacja, kiedy on nie ma żadnych pierwiastków nierzeczywistych, ma 7 pierwiastków rzeczywistych liczonych skrotnościami, ale tylko dwa miejsca zerowe, 1 i 0. Wobec tego niestety zasadnicze twierdzenie algebry niewiele mówi nam o ilości rzeczywistych, różnych rozwiązań równania p od x równe 0.